Witamy serdecznie na Morskiej TV. Jest koło mnie Arek. Arku, ty masz nawet firmę produkującą ręcznie robione muchy. Dokładnie tak. Z żoną Agnieszką wykonujemy muchy. No Agnieszka jako ta piękniejsza część teamu potrafi również zdziałać tutaj piękne rzeczy, które widać w pudełku. Wykonujemy sztuczne muchy. Zaczynam! Na pierwszy rzut, no chciałbym się dowiedzieć po prostu, z czego się składa taka mucha. Jasne, no więc muchy to temat jest szalenie skomplikowany, ale żeby było prosto i kompaktowo, ja wybrałem sobie też taką muszkę. Ona nazywa się Polar Magnus. To jest absolutna klasyka, jeżeli chodzi właśnie o morskie łowienie, ale ma też kilka elementów typowych. No i takim elementem typowym każdej muchy jest ogonek. Tu trochę przekłamałem z nazwą, bo Polar Magnus ma trochę inny ogonek, ale my z Agnieszką tak coś od siebie dodaliśmy. Nazwijmy to roboczo Polar Magnusem, dobra? I to jest ogonek. On jest wykonany z takiego puchowego pióra, chyba kurczaka, kury. Muchę wykonuje się w ogóle nicią wiodącą, więc tu od razu pokażę. Ta nić jest zamontowana na tak zwanej nawijarce bobince, czyli haczyk, nić, no i tu mamy teraz już ogonek. Jeżeli chodzi o dalsze elementy, no to najczęściej mocuje się jakiś drucik, który będzie tak zwaną owijką. Po co jest owijka? Po to, żeby przytrzymać tłowik muchy. Bo mamy ogonek, mamy tłowik, ale ten tłowik jest nawijany z tak zwanego dubbingu. Dubbing to jest taka syntetyczna albo i naturalna włóczka. No jeżeli byśmy go nawinęli bezpośrednio, bez drucika, no to on się nie będzie trzymał. Czyli przewijka, owijka, ten drucik, o którym wspomniałem, wzmacnia tą muchę. Czyli lecimy, żeby się nie pogubić od początku. Haczyk, nitka, ogonek, owijka, dalej tłowik tutaj jest pokazany. A te sterczące piórka to tak zwana jeżynka. Jeżynka ma rozmaite funkcje, ale przede wszystkim imituje odnóża. Ok, owada. Mucha niekoniecznie zawsze jest owadem, więc tutaj w streamerze, bo to jest taka większa mokra mucha, to nazywana jest ogólnie streamerem, no to tu ciężko mówić o jakichś odnóżach, chociaż czy ja wiem, w sumie krewetka, nie krewetka. Umówmy się, że jeżynka to odnóża. Ona pełni rozmaite funkcje, bo w suchej muszce, no to ona będzie utrzymywać muszkę na powierzchni. W mokrej ona ma wabić, imitować, powiewać sobie fajnie. No i teraz jakieś obciążenie. To obciążenie nie zawsze jest. Tu mamy taki koralik, on się nazywa bead chain, czyli łańcuszek kulkowy. Bead chain jest przyczepiony przy samym oczku haczyka. No i to wszystko jest fajne, nie omotane tutaj nicią, nie? Że to jest taka podstawowa mucha. Mucha może mieć skrzydełka, mucha może mieć dużo tak zwanych fleszy tutaj. Może jakąś fleszówę wyciągnę. O, i widać, że tu się to bardziej skrzy. Może być taki długi ogonek. To jest w ogóle imitacja tobiasza na przykład, nie? Taki tobiasz, tubis tak zwany. I tutaj już mamy piórko koguta wczepione. Ale żeby tak osoba oglądająca wiedziała, z czego składa się typowa mucha, no to na pewno haczyk, ogonek, tłowik, jeżynka. Tu jeszcze nie wspomniałem, że jeżynka jest przewinięta w zasadzie po całym tłowiku. Tu są dwa pióra. Dobrze, jak jest obciążenie czasami, bo ona wtedy fajnie pikuje w dół, na zasadzie główki jigowej. To jest lżejsze, ale też nadaje fajnej, takiej wabiącej pracy. No ja myślę, że tak na początek to jest, są chyba podstawowe elementy. To jest krewetka. Krewetka tutaj ma oczka przesunięte tak troszeczkę w tył. Ale to też w zasadzie to obciążenie też oczkami możemy nazwać. Milion materiałów, milion możliwości. Są ludzie, którzy zaczynają łowić na muchę i tylko koncentrują się na muszce. Są tacy, którzy zaczynają kręcić i potem nie mają czasu na ryby. A są tacy, którzy jak się zaczną specjalizować w rzutach, no to tylko zajmują się rzutami. Szalenie szerokie tematy. Trzeba mieć 7 żyć jak kot. Masz dużo tych rodzajów much. Ja kiedyś myślałem, że są muchy tonące, pływające, no bo sobie to tak mniej więcej wyobrażałem. To jest bardzo dobry podział. Tonące i pływające. To jesteś absolutnie tutaj, masz rację, no bo jakbyśmy podzielili muchy, no to mamy pływające suche, a potem wszystko, co nie pływa, jest muchą mokrą. No i teraz te mokre to jest ogrom, bo jest coś takiego, jak pewnie słyszałeś, streamer. Streamer to jest większa mokra mucha, no ale co znaczy większa, gdzie jest ta granica? No to wymyślili sobie Amerykanie, że haczyk, jeżeli będzie miał przedłużony trzonek, jak mamy normalny trzonek, powiedzmy centymetr, umówmy się, hak ósemka z
No dobra, ósemka z centymetrowym trzonkiem. Jeżeli byśmy zostawili hak ósemkę i ten trzonek przedłużyli 4 razy, to Amerykanie stwierdzili, że to będzie streamer. Dlaczego Amerykanie to w ogóle wymyślili? Dlatego, że były jakieś regulacje, jak to w różnych zawodach, że na duże haki nie można łowić na zawodach, no to oni zaczęli przedłużać trzonek, zostawiając ten łuk kolankowy taki sam. I wtedy to zaczęto nazywać streamer. Jak wszystko, co skuteczne, próbowano zakazywać, że zaraz stany będą wyrybione i w ogóle. No ale streamer w ogóle jako duża, mokra mucha przedostał się do takiej powszechnej świadomości i w zasadzie stanowi odrębną kategorię. Czyli suche muchy i mokre z milionem kombinacji, bo są streamery, są klasyczne mokre muchy. No, wariant red taga, orange tag, czyli pomarańczowy chwościk, no to jest klasyka mokrych much. Czyli mniejsza, no jakbyśmy porównali, słuchaj, weźmiemy sobie streamera. Okej, okay, tu jest streamer. Zobacz, to jest po prostu większa mokra mucha, ale my już ją nazywamy streamerem. No potem będą na pewno, jeżeli chodzi o morze, jakieś nimfy albo krewetki. Sławna mucha koberbasen. Kober, czyli nie znam duńskiego, ale kober, no to pewnie jest angielskiego koper, czyli miedź. Miedziany kolor, bardzo wabiący i fajny, chodliwy w morzu. Muszka, która się nazywa March Brown. Nią też się da łowić w morzu. Jest taki Duńczyk, Martin Jergensen, który założył portal Global Fly Fisher. Wyobraź sobie, że ten facet ma ten portal 25 lat, w ogóle w necie 25 lat, to jest cały czas żywe, szukasz czegoś o belonie, mucha na belonie i nagle czytasz artykuł sprzed 22 lat, to jest jakaś era abstrakcja. On cały czas murzycie się tak pokrętnie ułożyło, że najpierw obłowił cały świat i bardzo poznał tą materię, a potem niestety zachorował na stwardnienie rozsiane, ale bez względu na chorobę facet ma taką wiedzę i taką żelazną konsekwencję, że no, robi to wrażenie. Ale dlaczego ja o Martinie? Bo Martin napisał o March Brownie. Ta mucha, słuchaj, pierwsze wzmianki o March Brownie to jest rok, jakieś szaleństwo, 1400, 1300. O. Naprawdę. Ten March Brown można zrobić w formie streamera, można zrobić w formie intrudera, to jest taka też ciekawa mucha. Milion kombinacji, czyli krótko mówiąc, suche i cały szereg mokrych much. Mucha sucha, czy ona zawsze jest sucha, czy ona się potrafi zmoczyć i wtedy trzeba w jakiś sposób ją strzepywać? Może zatonąć, każda sucha mucha może zatonąć. Jeżeli to tak by się stało, przede wszystkim muchę suszymy. Czyli wymachy przód, tył i ta woda jest wytrząsana fizycznie z muchy. Ale gdybyśmy nie dawali rady jej wysuszyć, bo mamy krzaki za plecami, klif, cokolwiek, albo pada deszcz, albo po prostu wykonaliśmy ją źle, bo to też się może zdarzyć, no to wtedy mamy takie coś, dry fly floatant, czyli w wolnym tłumaczeniu suszyk do suchych much, coś suszącego, nie? Tak. To jest spray silikonowy po prostu, warto to kupić, żeby nie robić tych mieszanin każdej firmy. No takie psikadełko to dla mnie atraktor. Od razu sobie myślę, tak? Jak ktoś by psikał taką muchę, w sensie, a kurczę, psika atraktorem. Czy to nie ma negatywnego wpływu na branie ryby? Czy ona nie czuje na przykład tego? Wiesz co, nie zauważyłem, nie spotkałem się z tym, ponieważ sucha mucha leci po powierzchni. A ten smar silikonowy, on tylko osadza się finalnie, jak tym popsikasz, robi się taka jak benzyna na wodzie, robi się taka kałuża, taka mieniąca się, to sobie spływa dalej rzeką, no, nie jest to szkodliwe, bo to benzyna nie jest, tylko ma taki kolor, a zostaje ten olejek, ten sam materiał smarujący na tej muszce. Ryba biorąc suchą muchę nie ma szansy tego wyczuć, bo ta mucha jest dopiero przed nią, ona ma swoje okienko, w którym to widzi, no i ta mucha sobie napływa i to jest w zasadzie moment na decyzję. Bardziej chodzi o to, żeby ta mucha pływała, ale jak się zatopi, to też nie ma tragedii, ponieważ na przytopioną suchą nie jeden muszkarz zawody wygrywał. Dobra, rozmiar muszki. Duża, mała, bo widzę, że te ogony czasami sięgają 10 cm. To typowo jest pod jakieś konkretne gatunki ryb? Generalnie suche muchy są małe. Taka numeracja haczyków typowa dla muszek to jest, myślę, 4 do 16. No i czwórka to jest już streamer. Rzadko są suche muchy w tych rozmiarach, najczęściej suche muchy kończą się na ósemkach, na klenie szóstki. Generalnie suche muchy będą zwykle mniejsze, bo muszą być lżejsze po prostu od mokrych. Mokre muchy z kolei potrafią być już naprawdę spore, już nie mówiąc o streamerach. No, najprostsze porównanie, tutaj weźmiemy sobie mokrą muszkę, tu weźmiemy sobie jakiegoś większego streamera, jeszcze na fajnym morskim haku.
i widzimy od razu różnicę. Streamery mogą iść w centymetry, takie poważne centymetry typu 20-30 na szczupaka. Troć to często są na przykład tego typu muchy, nie? Ósemka, szóstka, czwórka, czyli w centymetrach, no nie wiem, 5 centymetrów, bardzo różne są rozmiary. Nalipienie na przykład, to już małomorski temat, ale nalipienie, no to muszki są przeraźliwie małe. To mniejsze od groszówki. No i na tym byśmy zakończyli ten pierwszy odcinek, pierwszy Koty za płoty. Zobaczcie, myślę, że będzie bardzo merytorycznie. Zaciekawiłem Was. Ja jestem bardzo ciekawy tego, jak się łowi na te muchy. Oczywiście będą też odcinki typowo z wody. Niemniej jednak, zanim pojawimy się w wodzie i zanim złowimy te nasze pierwsze ryby właśnie na muchę, chcę troszeczkę zrobić takie wprowadzenie, bo ja się na tym kompletnie nie znam.